Filip Kozłowski, Kontrapunkt. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem w studiu Lubelskie TV jest Artur Szymczyk, zastępca prezydenta do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Arturze, remont Alei Racławickich wreszcie się rozpoczął, długo wyczekiwany przez mieszkańców miasta. Na kiedy jest planowany koniec i ile wyniesie ta inwestycja? To może tak, trochę skoryguję Pana pytanie, bo mówimy nie o remoncie, bo to byłoby dużo łatwiejsze zadanie, a mówimy o kompleksowej przebudowie tego układu komunikacyjnego, którego w skład wchodzi nie tylko zmiana nawierzchni, co jest i było dyskutowane wielokrotnie z różnymi środowiskami, natomiast istotnym elementem wymiana podziemnej infrastruktury, której nie widać, a która jest bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Wymieniamy kompleksowo sieć gazową, czyli mamy kwestię bezpieczeństwa. Wymieniamy sieć wodociągowo-kanalizacyjną i dodatkowym elementem istotnym z tego punktu widzenia i z punktu widzenia kwestii ekologicznych miasta pojawia się w tym układzie sieć kanalizacji burzowej ze zbiornikami retencyjnymi w ulicy Lipowej i oraz w rejonie ronda honorowych krwiodawców. Też pokazuje, że do tej pory po prostu wody opadowe, które się gromadziły i spływały z tego obszaru, po prostu spływały do rzeki bez podczyszczenia, więc tutaj też robimy porządek z tą gospodarką wodami opadowymi, czy też zabezpieczamy się przed kwestiami ewentualnych różnych skutków tych wód zanieczyszczenia rzeki Czechówki spływającymi wodami, które nie są podczyszczane do tej pory. Więc tutaj, jeżeli chodzi o natomiast terminy, w tej chwili można powiedzieć, że jesteśmy już, te najtrudniejsze prace to jeszcze trwają w rejonie ulicy Lipowej, gdzie są montowane zbiorniki retencyjne do wód opadowych. Zresztą to widać i ten odcinek między ulicą Krakowskie Przedmieście a Okopową jest zamknięty i nieprzejezdny, bo tam jedne z trudniejszych prac, natomiast na Racławickiej już widzimy montowane krawężniki, montowane w rejonie przystanków, powytyczane ścieżki rowerowe. Natomiast utrudnienia tam jeszcze troszkę potrwają. Kontrakt kończymy w czerwcu 2021 roku. Oczywiście będziemy organizację ruchu zmieniać w zależności, jak będzie postępował, postęp prac budowlanych. Takim istotnym elementem jest rondo krwiodawców. Ono jest wykonywane w układzie ćwiartka pod ćwiartce, na cztery części jest to podzielone i ta przebudowa jest tam wykonywana. W tym momencie planujemy, że rondo gdyby uzyska taką swoją pełną przepustowość i przejezdność i te wszystkie cztery ćwiartki zostaną wykonane. Plan jest, żeby do końca października tego roku to rondo zostało wykonane jak gdyby już w 100% zakresie. Natomiast w zakresie już układu Alei Racławickiej to systematycznie będziemy się posuwać dalej. Ta zmiana organizacji ruchu będzie następować w poszczególnych okresach. Istotnym jest też to, że my zgodnie ze zmianami, jakie wprowadziliśmy w harmonogramie prac, ulica Lipowa, powinniśmy ulicę Lipową w tym zakresie między Krakowskie a Okopową skończyć te prace do końca września. Też trzeba się troszkę wytłumaczyć, planowany termin był do końca sierpnia, natomiast też jak tu media donosiły, pojawiły się i odkopaliśmy część murów obronnych miasta Lublina, znalazły się też i między innymi przy Aleach Racławickich niewybuchy, które się pojawiły, też spowodowały, że to wydłużenie terminów następowało. Znajdujemy też dziwną infrastrukturę podziemną, mam na myśli pewną sieć teletechniczną, chyba wojskową, do której się nikt nie przyznaje, ale takie rzeczy znajdują się w tej infrastrukturze podziemnej. To też powoduje pewne zaskoczenia i przedłużenie pracy. Więc chyba najbardziej wrażliwym tym elementem jest ten układ Lipowej, no bo to jest układ odcięty, więc myślimy, że do końca września te utrudnienia w tym zakresie ustaną. No właśnie mówimy o tym, że Aleje Racławickie kryją w sobie te niespodzianki, bo mieliśmy szczątki, mieliśmy niewypały. O, właśnie, o szczątkach nie powiedziałem. I właśnie mieliśmy ten fragment murów. Domyślam się, że trzeba wtedy, jeżeli coś takiego jest znalezione, to trzeba przerwać pracę, ściągnąć specjalistów i prowadzi to do wydłużeń w pracy. To jest zgodnie, czy szczątki, czy te mury, oczywiście wchodzi konserwator i ocenia, co dalej zrobić. Oczywiście te dokumenty wszystkie są
zabezpieczone i odpowiednio przygotowane, więc tutaj wykonujemy to zgodnie ze standardami i ze sztuką w tym zakresie. Oczywiście to też zazwyczaj wygląda tak, że jeżeli są opóźnienia w pracach, to są za to dodatkowe pieniądze. To może nie tak. Nie tyle pieniądze, bo można różne opóźnienia traktować. Jedne sankcyjne w związku z pewnym niedopełnieniem obowiązków przez wykonawcę i wtedy mówimy o pewnych naliczeniach kar umownych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewnymi obiektywnymi przesłankami i tutaj trudno mówić o dodatkowym wynagrodzeniu. Dodatkowym wynagrodzeniu moglibyśmy mówić, kiedy ewentualnie, nie wiem, przykładowo w dokumentacji projektowej został popełniony błąd, ale bo nie przewidziano pewnego, nie wiem, załóżmy wymiany gruntu, a okazuje się, że nie mamy nośności gruntu i musimy tej wymiany gruntu dokonać. Wtedy takie dodatkowe pieniądze by się należały. Natomiast tutaj w przypadku Alei Racławickich nie mamy do czynienia z takimi zdarzeniami. Też rozliczamy się, umowa została podpisana w układzie kalkulacyjnym, kosztorysowym, czyli jeżeli jakaś pozycja byłaby, działa to w obie strony, jeżeli wykonawca nie wykonałby jakiegoś zadania, a byłoby zamienne, to my wyceniamy te wartości, więc to rozliczenie może wyglądać bardzo różnie. Na dzień dzisiejszy nie widzimy tutaj zagrożeń co do wzrostu wartości tego zadania. I o jakiej kwocie mówimy? Mniej więcej. Generalnie Alei Racławickie w tym zakresie, jak dobrze pamiętam, to jest w granicach 100 milionów złotych ten cały kontrakt. Natomiast teraz nie powiem precyzyjnie, bo po prostu nie pamiętam, natomiast ten projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia z programu transportowego i w ramach tej inwestycji jeszcze musimy, żeby zrealizować wskaźniki rezultatu, musimy też jeszcze zakupić bodajże 5 pojazdów elektrycznych i chyba 10 trolejbusów, które uzupełniają ten aspekt transportowy. Stąd istotnym elementem, o czym też mówiliśmy w pewnym momencie, jak były dyskusje o ochronie drzew, że mamy w projekcie zapewnione ścieżki rowerowe po dwóch stronach, bo też one są liczone do tych wskaźników transportowych, czyli kwestie długości chodników, ścieżek rowerowych są owskaźnikowane i to mamy zakontraktowane i w tych umowach z nazwijmy to ogólnie z Unią Europejską musimy się z tych wskaźników rozliczyć. Poruszył Pan temat trolejbusów oraz autobusów miejskich, więc zadam pytanie o poniekąd rozkład jazdy, ponieważ miasto przyznało dużo mniejsze pieniądze na MZK i mamy teraz bardzo mało MPK-ów, w cudzysłowie, jeździ po mieście, nie mamy też nocnych. Nocne są z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę bodajże. Czy to się zmieni od października, czy... Może tak się odpowiem. Nie używałbym słowa bardzo mało, bo to ono takie jest trochę niedookreślone i nieprecyzyjne. Czasami na jednych trasach dwa na godzinę. Natomiast to jest też trochę konsekwencja tych zdarzeń, które mieliśmy w tym roku i po pandemii, więc trochę ostrożnie podchodzimy do komunikacji miejskiej w zakresie optymalizacji jej funkcjonowania. Też wiemy, że do końca nie wiadomo, jak będzie się zachowywały uczelnie wyższe, które no jednak student jest dosyć istotnym klientem komunikacji. Więc ustaliliśmy, że w tym momencie rzeczywiście próbujemy zwiększyć ilość wozokilometrów i kursowaniu w porównaniu do scenariusza letniego. Natomiast nie wracamy na pewno do takiego układu, jaki był w roku 2019. Ale ustalenie jest też takie, że jesteśmy przygotowani na to, jeżeli rzeczywiście to zapotrzebowanie na komunikację miejską będzie wymagane, to będziemy dokonywać stosownych korekt w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i też stosownego wsparcia finansowego przewoźnika, żeby te usługi mógł świadczyć. Czy będzie jakaś modernizacja tych autobusów miejskich, bo bardzo często teraz, chyba rok temu, niecały rok temu, można było przeczytać artykuły, że osoby sprawdzające bilety będą miały przy sobie terminale płatnicze, natomiast bardzo często w tych środkach nie ma nawet biletomatu, więc tutaj jest pewien taki dysonans. Generalnie w nowych autobusach te biletomaty się znajdują. Też należało patrzeć, też przypomnę, że w ramach projektów unijnych tworzymy bilet, no oczywiście upraszczamy trochę, tak hasłowo używam określenia bilet miejski, natomiast będzie miał szersze funkcjonalności, to będzie bardziej karta miejska, więc jak gdyby też no będziemy wychodzić troszkę z tego papierowego biletu i w strukturze sprzedaży też, gro biletów to są bilety jednak miesięczne, więc też na pewno nie będziemy się koncentrować na biletomatach, bardziej będziemy się koncentrować na takich rozwiązaniach, które dadzą możliwość korzystania z autobusów w postaci czy aplikacji, czy tej karty
tak upraszczając, miejskiej, bo jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy i realizacji tego projektu, więc ten akcent też przenosimy, więc tutaj bym się o to nie martwił, bo ta dostępność będzie stworzona. No, dobrze się odnieść też do przykładów innych miast. W niektórych miastach całkowicie zrezygnowano z biletów tak zwanych, nazwijmy to, papierowych, więc to też każdy ma swoją politykę. My to utrzymujemy. Wydaje się, że to z naszej oceny dostępność na nowych, przebudowanych przystankach czy węzłach przesiadkowych, te biletomaty powstaną, więc staramy się tą dostępność zapewnić. No, zeszliśmy troszeczkę z tematu, więc wróćmy już do tych remontów, mianowicie do drzew na Lipowej, tematu dosyć kontrowersyjnego swego czasu. Mówi się, że zostały one przeniesione w taki sposób, że nie mogły się zakorzenić. Wie pan co, może dobrze było, nie będę może operował, czy się dobrze, czy źle. Dobrze było, żeby sprawdzić sobie, jak to zostało z ulicy Poniatowskiego, bo tam pierwsze były przesadzenia dokonywane, drzewa zostały przesadzone w rejon ulicy Armii Krajowej przy sklepie Lidl. To pierwsza część drzew. Druga część drzew została przesadzona w rejon ulicy bodajże Biedronki, tam przy zespole garażowym. No warto pojechać, zobaczyć, jak one wyglądają. I nie każdy sobie wyrobi ocenę, ja nie będę się do tego odnosił. Jak one wyglądały, jak się przyjęły, czy rzeczywiście się nie przyjęły. Część drzew z Alei Racławickich, tych większych, została przesadzona w rejonie Dworku Grafa. Też warto zobaczyć, czy się przyjęły, czy się nie przyjęły. Oczywiście zdarzają się drzewa, które pewnie się nie przyjęły, natomiast bym tego nie generalizował, nie oceniał w sposób tak jednoznaczny i zero-jedynkowy, że źle zostało przesadzone. Śmiem twierdzić, że 90% drzew, które przesadziliśmy, ma się w stanie dobrym i już ponad pół roku ani nie widać, żeby te liście opadły, więc chyba się przyje. I z tymi racławickimi to ilość drzew będzie mniejsza niż do tej pory, czy będą sadzone nowe? Znaczy tak, dosadzeń, oczywiście dosadzenia będą. W tej chwili nie pamiętam, bo ten temat gdzieś tam został troszkę już omówiony, wytłumaczony, więc jak gdyby też troszkę sobie się zwolniłem z pamiętania z tych liczb. Natomiast oczywiście mamy dosyć sporą ilość nasadzeń. Zdecydowanie więcej nasadzamy drzew niż tych, któreśmy przesadzili. Natomiast na Alejach Racławickich największym takim dla nas wyzwaniem był rejon szkół budowlanych, gdzie tam było sporo drzew i musieliśmy tam przejść ze ścieżką rowerową. Pierwotnie było zakładane do wycinki 14 drzew, jak się nie mylę, ale to taki rząd wielkości. O różnej średnicy. Część z nich to była dosyć znaczna średnica, duże drzewa, takie naprawdę szkoda, no, żal byłoby je wycinać, natomiast w toku dyskusji, rozmów, wizyt na budowie z wykonawcą, zresztą można teraz tą ścieżkę zobaczyć i zobaczyć, jak ona meandruje między tymi drzewami, jak obeszliśmy ten, szczególnie ten duży drzewostan. Z tego co pamiętam, wycięliśmy bodajże 3 drzewa i to o stosunkowo niewielkiej średnicy czy niewielkim obwodzie, więc rzeczywiście tą pracę wykonaliśmy tak, jak obiecywaliśmy, że będziemy te drzewa chronić. To samo było na Lipowej. No, też od samego początku deklaracja była, że te drzewa będą chronione i to zostało wykonane. No nieszczęsna ta niedziela i już nie będę tego wracał i o tym mówił, że błąd ewidentnie, czy nie wiem, jakieś inne nawet działania wykonawcy, no były niezrozumiałe i w ogóle niepotrzebne, bo cel był zupełnie inny, to miało być wykonywane zupełnie nie w tym terenie. Zresztą jak Państwo widzicie, nawet obecnie prace w tym rejonie na wysokości placu w ogóle nie są prowadzone, więc tamte działania w ogóle nie miały żadnego uzasadnienia merytorycznego i logicznego ze strony podwykonawcy, który odpowiadał za przesadzanie drzew, bo to nie było nikomu potrzebne, żeby te drzewa stamtąd przesadzać w takim czasie, w takim momencie, bo tam prace są potrzebne do wykonywania w miesiącach teraz jesiennych, a nie wtedy. Ale było, wydaje się też, ma to swoje i pewne zalety jak dla mnie, bo też zwróciło uwagę na takie prawdziwe zaangażowanie mieszkańców, na ten dialog, który podjęliśmy i dla mnie to jest bardzo cenne doświadczenie, że z mieszkańcami mogliśmy w takiej uczciwej formie rozmawiać. I nadal będziemy rozmawiać, jeżeli będą jakieś wątpliwości, czy co do nasadzeń, bo też sporo drzew pierwotnie, bo to pamiętam, pierwotnie na Lipowej nasadzeń miało być 5 sztuk drzew, w tej chwili tam jest możliwość na wysokości cmentarza, myślimy o nasadzeniu kolejnych 12 drzew i o tym będziemy z mieszkańcami rozmawiać i ten dialog będziemy oczywiście prowadzić. Co zmieni się po remoncie tych dwóch ulic, Racławickich i Lipowej? Chodzi mi o organizację ruchu. Znaczy główna zmiana, tam oczywiście pojawił się w niektórych miejscach prawo skręty, natomiast główna zmiana organizacji ruchu
co już mówiłem, że projekt jest realizowany w ramach projektu transportowego, prowadzenie bus pasu. To jest główna zmiana w tym zakresie. No to z jednej strony bus pas, a z drugiej strony ograniczamy środki na na miejski transport? Wie pan co, to tak jak powiedziałem, ograniczyliśmy ze względu na ten spadek popytu na te usługi komunikacyjne. Tak jak powiedziałem, oczywiście, tak jak nadal inwestujemy i w zakup nowego taboru, i przesiadanie się w autobusy elektryczne, i w rozwój tej elektromobilności, i zero, no może nie zero, niskoemisyjności, niskoemisyjnego transportu, tak też będziemy nadal finansowo wzmacniać transport miejski. To jest jasne i to nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast też trzeba patrzeć na to, że sytuacja ekonomiczna budżetu jest taka, jaka jest. I będziemy szukać oczywiście oszczędności i optymalizacji. Na pewno te rozkłady jazdy mogą zmieniać się bardziej dynamicznie w zakresie od potrzeb. Nie będzie takiego sztampowego podejścia rozkład letni, pozaletni. No tylko w zależności od zapotrzebowania, jeżeli studenci wrócą do miasta, to też będziemy musieli wzmocnić komunikację miejską, to jest jasne i tak będziemy postępować. Rozumiem. Przenieśmy się troszeczkę teraz w trochę inny rejon Lublina, równie ważny dla mieszkańców, czyli Górki Czechowskie. I jak w tej chwili stoi sprawa z Górkami Czechowskimi? Górki Czechowskie, jesteśmy po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Została złożona skarga od Naczelnego Sądu Administracyjnego i czekamy na wyrok. Trudno cokolwiek, czyli właściwie może być, nie podejmujemy żadnych działań poza inwestycją. Czyli bloki tam powstaną, tak jak było założone? Nie wiemy. Na razie mówię, czy bloki powstaną, po pierwsze zobaczymy, jaki będzie wyrok. To jest jedna rzecz. Czy ten wyrok utrzyma studium dla tego obszaru, tak jak myśmy planowali, i żeby jeszcze bloki powstały, to jest konieczna zmiana planu, czyli kolejna procedura, która ani się nie może na dzień dzisiejszy rozpoczęła się, więc mówienie o Górkach w tej chwili jest tak przedwczesne. My oczywiście chcielibyśmy tak naprawdę na tym terenie, który i tak nie był w ogóle brany pod zabudowę, ten, który został przekazany miastu, te ponad 75 hektarów, oczywiście próbować, żeby ten park tam powstał. No i mieliśmy tą konferencję chyba w miesiącu lipcu albo sierpniu. Rzeczywiście spółka TBV, która chce wykonać ścieżkę, chodnik, a może to ścieżkę, bo chodnik to się kojarzy z jakimś wybetonowaniem, plac zabaw łączący Czechów od ulicy Koncertowej do Bohaterów Września, tam pod tym przejściem takim pod jezdnią, to ten chodnik może się uda w tym roku wykonać i połączy się dwie dzielnice, czyli mieszkańcy też w jakiś sposób dostaną ten obszar do swojej dyspozycji. Skoro jesteśmy w temacie parków, to zapytam o Park Ludowy. Mhm. Kiedy jest otwarcie? Zgodnie z podpisanymi umowami, aneksami, zakończenie prac jest przewidziane na koniec listopada. I tutaj już byśmy mieli wszystkie prace pokończone. Natomiast kwestie rozliczenia, zamknięcia tego projektu, rozliczenia w instytucjach, które zarządzają tym projektem, jest przewidziane do końca roku. I nie będzie już różnych wydłużeń? Znaczy nie widzimy, no chyba, żeby sytuacja, nie wiem, tylko można by zgonić ewentualnie na pandemię, która by spowodowała, nie wiem, zblokowanie firm. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzimy takiego zagrożenia. Nic się więcej nie sądzę, żeby się wydarzyło, bo też nawet widać, jaki jest postęp prac, że te prace już zmierzają ku takiemu już w pewnym sensie wykończeniu. Końcowi, więc tutaj nie widzimy zagrożeń co do tego. Chciałem jeszcze zapytać o teren między ulicą Świętoduską a Lubartowską, czyli tak zwane arkady. Co się z nimi zmieni? Bo tak naprawdę teren jest odgrodzony, w środku nie ma ani żadnych znaczących terenów zielonych, ani zabudowań. Stoi to w miejscu od dłuższego czasu. Jaki jest na to plan? Może inaczej. Plan jest taki, jesteśmy w sporze z obecnym właścicielem, który miał pewne zobowiązania, miał pewne umowy podpisane co do terminów realizacji inwestycji, ich nie wykonał. I jesteśmy w sporze sądowym co do tego terenu. Nie chciałbym teraz wypowiadać się, bo jest temat dosyć złożony, wielowątkowy, ale niestety bez przejścia drogi sądowej nie da się nic na dzień dzisiejszy tam zrobić. Czyli nawet nie jest pan w stanie powiedzieć, za ile mniej więcej będzie można do tematu wrócić? Nie jestem w stanie powiedzieć. Jeżeli nawet by nie było kryzysu pandemii, gdzie te sądy normalnie pracowały, można było coś próbować szacować. W
tej chwili jest to bardzo trudne, i ale nie jestem w stanie pokusić się o takie, o datę konkretne. Nie tak dawno skończył się remont ronda Lipca 80, tego przy Gali. Przebudowa. Przebudowa, ale dlaczego na przykład nie została do tego zrobił, nie, dostał, nie został do tego zrobiony remont ulicy Dojezdnej, czyli Unii Lubelskiej, która jest również w kiepskiej kondycji? Ja, to jest tak. Te wszystkie projekty są finansowane ze środków unijnych. Żeby one były finansowane, muszą mieć pewne swój zakres zadań. Nie da się, po pierwsze, wykonać wszystkich remontów. Taki był plan, że wykonujemy, to też chodziło o skalę finansową, że w ramach tego projektu, który wtedy realizowaliśmy, bo ten projekt przebudowy Lipca był jak gdyby rozbudową tej części jak gdyby dla strefy gospodarczej, bo i tam i te wiadukty w Grygowej, i to rondo udało się w ten projekt jak gdyby włożyć i go uwzględnić i zaprojektować tą przebudowę. Kolejnym pomysłem i rzeczywiście na kolejny etap przełożono również projektowanie i przebudowę ulicy Unii Lubelskiej. Nie jesteśmy, już pomijam zakres czysto ruchowy, czy bylibyśmy w stanie przeżyć, jakbyśmy wszystko to pozamykali. Chyba nie. Natomiast w tej chwili rzeczywiście projektuje, jesteśmy w fazie, jest firma wykonana projektowa, projektujemy, bo to nie wiem, tam nie da się zrobić tego w systemie remontowym. Wykonujemy dokumentację projektową na wykonanie wiaduktów, na tych, wykonanie mostów oraz układu drogowego Unii Lubelskiej. Oczywiście też wykonujemy to, patrząc na pewne ryzyka finansowe, jakie mogą się pojawić. Dzielimy to etapowo, żebyśmy nie byli zakładnikiem jednej dokumentacji, że kiedy robię wszystko lub nic, więc na pewno dzielimy to na kwestie mostów i na kwestie drogowe, więc będziemy mogli tym w jakiś sposób próbować zmieniać i tak zarządzać tym projektem, że w zależności od możliwości finansowych wykonamy w pierwszej kolejności mosty, a ewentualnie w kolejnej układ ten już jezdny. Na zakończenie chciałbym pana prezydenta zapytać, jakie są inwestycje na przyszłość planowane? No, nawet to odległo. Znaczy tak, trochę sytuacja się zmienia na dzień dzisiejszy, bo na przyszłość bardzo mocno koncentrujemy się na dworcu metropolitalnym. To niby jest, jak gdyby zaszła trochę inwestycja, no ale ona jeszcze nam zajmie około 2 lat, więc bardzo mocno w ten obszar chcielibyśmy go zmienić. I tutaj mamy oferty, chcielibyśmy wprowadzić w tym roku wykonawcę na teren budowy i rozpocząć ten proces zmiany tego obszaru miasta. Oczywiście układ drogowy Lubelskiego Lipca, przebudowa. Natomiast bardzo mocno w tej nowej perspektywie, już tak mówiąc bardziej wyprzedzająco, chcemy zgłosić i wrócić do projektu Centrum Dziecka, czyli Teatru Andersena, przebudowy tego układu. Bardzo mocno, jeżeli mówimy o tym, wracamy do projektów wspierających seniorów i tą politykę miasta. Kolejnym takim wyzwaniem co do i też przyszłościowym jest tak zwana zmiana pewnej filozofii, jeżeli chodzi o kwestię zagospodarowania wód opadowych w mieście, czyli tworzenie tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury. Czyli zwiększenie retencji wody w mieście, czyli odejście od tradycyjnego budowania systemów kanałów burzowych, tylko zatrzymywanie tej wody. I to są takie główne, czyli można powiedzieć, że takie projekty w kierunku przygotowania miasta do zmian klimatu, czyli walka z tymi działaniami klimatycznymi. To są takie działania przyszłościowe, czyli też i wspieranie efektywności energetycznej, termomodernizacja budynków, wchodzenie w nowoczesne budynki, w budynki pasywne. To jest jak gdyby takie projekty są mocno na przyszłość, poza dokończeniem tych układów drogowych, które domykają nam wewnętrzne ringi, jak ulica Węglarza, ulica Dekutowskiego, to w tym kierunku chcielibyśmy zmierzać. I tak jak mówię, te kwestie społeczne będziemy bardzo mocno akcentować, jak powiedziałem, kwestie seniorów, kwestie dzieci, bo w zakresie, nie wiem, czy autyzmu, czy innych chorób, które coraz jednak pojawiają się tutaj i w jakimś większym zakresie, to na pewno te projekty będziemy musieli realizować. I takie też zgłaszamy czy do strategii województwa, czy do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. No, Lubin to miasto, które stale powinno się rozwijać pod różnymi aspektami. Jednymi z nich jest infrastruktura. Tutaj wiele inwestycji jest i jeszcze wiele musi zostać zrobione. Moim dzisiejszym gościem w studiu Lubelskie TV był Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta do spraw rozwoju i inwestycji.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Żegnam się również z państwem. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia.